Witajcie na kanale ORL. Dzisiaj przedstawię Wam po kolei wszystkie etapy zabiegu wszczepienia drenażu wentylacyjnego do jamy bębenkowej. Operuję starszą pacjentkę, która od wielu miesięcy skarży się na niedosłuch przewodzeniowy w lewym uchu. Miała wykonane serię zabiegów kateteryzacji, które niestety nie przyniosły spodziewanych efektów i pomimo tego, że trąbka słuchowa się częściowo wentylowała przy tych zabiegach, to później ulegała zamknięciu i nie było prawidłowego odpływu wydzieliny zapalnej z jamy bębenkowej i płyn się gromadził i to powoduje niedosłuch. Także podjęliśmy decyzję po tych próbach nieudanych, żeby założyć drenaż wentylacyjny. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Nie ma potrzeby u osoby dorosłej, żeby taki zabieg wykonywać w narkozie. Pacjentka ma podane leki znieczulające ogólne. Podane są również leki znieczulające miejscowo na błonę bębenkową albo w postaci kremu EMLA, albo w postaci lignokainy 2%. I to dosyć dobrze zniszczyła błonę bębenkową. Oczywiście pacjent czuje częściowo zabiegi wykonywane w samym uchu, ale jest to zabieg na tyle mało inwazyjny, że spokojnie jest w stanie wytrzymać takie procedury. W pierwszym etapie pacjent leży na stole operacyjnym. Oczywiście zabieg jest wykonany pod mikroskopem, bo potrzebna jest duża precyzja wykonania tego zabiegu. W związku z tym pacjentka leży na wznak. Głowa jest delikatnie odchylona w stronę zdrowego ucha. Chore ucho jest podniesione nieco do góry. I w pierwszym etapie oczyszczamy jamę ucha zewnętrznego, przewód słuchowy zalegających tam woskowiny, nabłonków, naskórków, tego co może przeszkadzać. Tu już teraz widać, że jest pierwsza próba przy użyciu kosy nacięcia błony bębenkowej. Oczywiście musi być bardzo precyzyjne nacięcie, średnicy około 2 mm. Nie może to być przypadkowe miejsce nacięcia, ani też rana zbyt duża, dlatego rana się nie utrzyma, jeśli nacięcie będzie zbyt szerokie i wtedy dren może albo wypaść z jamy bębenkowej, albo wpaść do środka. Także tutaj widać przez wiernik, jak kosa nacina błonę bębenkową. Widać też płyn, który pod spodem tej jamy bębenkowej zalega. I po nacięciu w kolejnym etapie będziemy teraz tą jamę bębenkową z tego wysięgu oczyszczać. Tutaj kosa od strony wewnętrznej błony bębenkowej do obwodu. Promieniście jest nacięcie około długości około 2 mm. Tu za chwilę będzie. Teraz ssakiem cienkim delikatnie próbuję odessać tą wydzielinę, która zalega w jamie bębenkowej. Ssak zabiera tą wydzielinę zapalną przez ten otwór. Jeżeli on będzie za mały, to trzeba będzie go delikatnie jeszcze poszerzyć, tak żeby, mówię, tak, miał średnicę około 2 mm. Sam dren wszczepiony do jamy bębenkowej ma średnicę u osoby dorosłej zwykle 1 mm 15, w związku z tym 2-milimetrowe nacięcie zapewnia mu spokojne i prawidłowe położenie i umocowanie w błonie bębenkowej. Teraz podałem do jamy bębenkowej roztwór deksawenu i soli fizjologicznej, tak żeby wypłukać zalegający wysięg i później kolejny raz odsysamy tą jamę bębenkową, żeby jak najmniej czynników zapalnych czy drażniących w tym płynie wysięgowym, który tam jeszcze gdzieś w zakamarkach może się gromadzić, żeby zostało, żeby błona była odbarczona, a jama bębenkowa wypłukana z zalegających wysięgów zapalnych. I teraz kolejny etap. Teraz jest po płukaniu, teraz podajemy deksawen, tak żeby jama bębenkowa była przepłukana roztworem przeciwzapalnym, czyli deksawenem. Kolejne odessanie nadmiaru deksawenu z jamy bębenkowej i z przewodu słuchowego. I zaraz będziemy tutaj, błona bębenkowa troszkę, to nacięcie jest zbyt wąskie, trzeba je delikatnie poszerzyć, tak żeby dren się zmieścił. Już teraz włożenie drenu do samej przez przewód słuchowy do błony bębenkowej, do nacięcia wykonanego. Dren jest wstępnie umiejscowiony w tym miejscu, gdzie powinien być. W nacięciu jest włożona ten wypustka drenu i teraz przy użyciu drobnego haczyka dren jest prawidłowo pozycjonowany w błonie bębenkowej, tak żeby on się tam ładnie zagnieździł. Widać też wąsny taki stabilizujący, który jest w tym przymocowany do drenu, który służy do jego wyjęcia. Poprawiam pozycję drenu, stabilizuję go w błonie bębenkowej i teraz widać, że
Tak jest prawidłowo umiejscowiony dren i on przez okres około tam od 6 miesięcy do 12 miesięcy będzie pełnił funkcję wentylacji jamy łękowej, tak żeby cała zawartość, środek się wygoił i miejmy nadzieję, że po usunięciu drenu czy po jego wypadnięciu jama łękowa już będzie wolna od wysięku, nie będzie tam zalegał żaden wysięk i zapalny. I tak wygląda prawidłowe położenie drenu łękowego w jamie i jest on drożny. Jamę przewodu słuchowego zasłania się sterylnym opatrunkiem, który będzie spowoduje, że ta jama się pomalutku, rana się zagoi, natomiast dren jest umiejscowiony i miejmy nadzieję, że tak zostanie przez najbliższe kilka miesięcy. Pozdrawiam Was z kanału RL. To tyle. Rafał Chmielewski.